Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii i przypominam, że będzie mi bardzo miło, jeśli ocenisz mój materiał, jeśli ci się podoba, to bym prosił o łapkę w górę, jeśli nie, to o wytłumaczenie w komentarzach, co było źle i co można poprawić, a jeżeli materiał ci się spodoba i uznasz, że powinien dotrzeć do jak największej liczby osób, to będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz, bo temat dzisiaj bardzo, bardzo ważny. Powiem wam szczerze, że się tego nie spodziewałem i kilka razy sprawdziłem źródła, czy to aby nie fake. Nie jest to fake. Słuchajcie, pierwotnym źródłem jest Wall Street Journal, czyli no, gazeta finansowa z Wall Street, ekonomiczna bym tak bardziej powiedział, natomiast w Polsce o tym pisze na przykład Onet, ale wiele różnych innych mediów też. W opisie macie kilka linków, żebyście mogli sobie potwierdzić. Watykan nie ma kasy i jest na skraju bankructwa. Papież Franciszek bije na alarm, wysyła rozpaczliwe listy do swoich współpracowników, żeby zrobili wszystko, co się tylko da, żeby hajs się zgadzał, bo autentycznie państwu kościelnemu grozi bankructwo. Słuchajcie, żebyście zdawali sobie sprawę, jak gigantyczne braki w pieniądzach tam są, to najlepiej widać, że Wall Street Journal mówi, że deficyt budżetowy za zeszły rok wynosił, uwaga, 70 milionów euro. I był dwukrotnie większy niż rok wcześniej, czyli rok wcześniej było coś koło 35 milionów euro. No, miliony euro nie brzmią jakoś tak strasznie źle, prawda? Zwłaszcza jak się przyrówna to do deficytu budżetowego Polski, tych już zakończonych budżetów, nie mówię o tym mitycznym 2020, który zobaczycie i tak tylko na papierze był, no bo w Polsce to brakuje miliardów euro, a tutaj są tylko miliony euro, co prawda już dziesiątki milionów, ale ciągle miliony. No tyle tylko, że Watykan to jest państwo kościelne, ale obszarowo to oni są wielkości dwóch, no może góra trzech dużych osiedli, nawet nie dzielnicy w dużym mieście, tylko takich osiedli w mieście. To jest bardzo małe państwo, więc gdzie to porównywać do gigantycznego, to znaczy normalnej wielkości, średniej wielkości europejskiej państwa europejskiego. W związku z tym dla nich te dziesiątki milionów euro, które im brakuje co roku, od jakiegoś czasu jest to bardzo, bardzo dużo i rzeczywiście, jeżeli nie uda im się tej kasy załatwić, może być problem naprawdę bardzo poważny. Dlaczego są te problemy? No tutaj Wall Street Journal przywołuje, że jednym z takich powodów może być fakt, że papież Franciszek był uprzejmy w 2017 roku urlopować, jak to się ładnie mówi, kardynała George'a Pella, który był prefektem sekretariatu do spraw ekonomii. Sekretariat do spraw ekonomii to jest takie Ministerstwo Finansów Watykańskie, czyli w zasadzie od 2017 roku Watykan nie ma ministra finansów. No jak nie ma ministra finansów, no to oczywiste jest, że hajs się nie zgadza. Ciekawostką jest, że pan kardynał został urlopowany, dlatego że w jego kraju prokurator twierdzi, że pan kardynał zbyt bardzo lubił dzieci. No i tam lubił zaglądać pod komeszki i inne takie rzeczy robił, które normalni ludzie powszechnie uważają za obrzydliwe. I dlatego prokurator w jego kraju chce go wsadzić do pierdla. Taka ciekawostka, prawda? Także mi się widać, papież Franciszek nie wierzy, bo faceta tylko, przepraszam, jego eminencję tylko urlopował, zamiast wywalić ze stanowiska i kogoś innego mianować. Ale to tak naprawdę jest tylko taki najbardziej widoczny powód. Słuchajcie, jak brakuje kasy, zwłaszcza to zawsze powody są dwa. W zasadzie jeden. Jest więcej wydatków niż przychodów. To jest taka uniwersalna prawda.
Jeśli wydajesz więcej niż zarabiasz, to znaczy, że masz deficyt, to znaczy, że ci brakuje. Proste? Proste. I tak samo jest w przypadku kieszonkowego, tak samo jest w przypadku zwykłego człowieka, który sobie żyje z pensji i tak samo jest w przypadku państw, w tym kościelnych. Jeżeli mniej zarabiasz niż wydajesz, to masz deficyt. W związku z tym problemem Watykanu, poza nieobsadzonym stanowiskiem, jest to, że za dużo wydają oraz za mało zarabiają. Te dwa problemy występują łącznie. Problem za dużych wydatków przedstawia się chociażby w tym, że tutaj ładnie The Wall Street Journal tak bardzo grzecznie mówi, że mają zbyt dużą flotę samochodową. Czyli mówiąc krótko, wydają kasę na prawo i lewo i jak to Wall Street Journal mówi, problemem jest też nastawienie hierarchów kościelnych, którzy uważają, że pieniądze nie są problemem. To jest bardzo grzeczna forma na to, że szastają kasą jak się tylko da, hulaj dusza, piekła nie ma, kasa się znajdzie, kasa nie jest problemem, wydajemy na co tylko chcemy. No po prostu Watykan jest przeraźliwie rozrzutny, co swoją drogą słabo świadczy o papieżu Franciszku, bo papież Franciszek przecież już chyba jakieś 6 lat jest papieżem i coś mówił o jakiejś pokorze, coś mówił o jakiejś oszczędności, coś mówił o skromności i posłudze, a jest wywalanie pieniędzy na prawo i lewo oraz wywalanie bezdomnych, bo nie wiem czy wiecie, papież Franciszek, który jest taki bardzo mocno pochylony nad biednymi i uciśnionymi na całym świecie i każe ich sprowadzać tutaj do Europy, no to do Europy za wyjątkiem Watykanu, nawet o tym vloga robiłem, ponieważ no, kazali wywalić bezdomnych z tej części najbardziej takiej odwiedzanej przez turystów Watykanu. Oni sobie tam siedzieli, koczowali, żyli sobie, prawda? To tak mniej więcej jak przybysze nowi do Europy w różnych miastach sobie koczują, tylko ci jakiś tacy bardziej spokojni byli, no i zostali wywaleni. I tutaj tam powód był taki, że z turystyką to tak nie do końca dobrze, także no, nie chcę używać wobec państwa kościelnego określeń dosadnych, no ale taka dwulicowość i hipokryzja to level max moim zdaniem, czyli cała Europa okej, powinna przyjmować i rozumieć, jakie są tego konsekwencje, między innymi obniżenie poziomu bezpieczeństwa, ale w Watykanie to nie, no bo hajs turystów się nie zgadza, no trochę przeraźliwe, prawda? Także a tutaj jeszcze do tego dochodzi, że no miało być skromnie, miało być tak, bym powiedział, tak właśnie tak z posługą, tak, że wydajemy mało pieniędzy, a tutaj The Wall Street Journal mówi, że hajs jest wydawany na prawo i lewo, cytuję, dostojnicy uważają, że pieniądze nie są problemem, między innymi mają za dużą flotę samochodów, czyli po prostu za dużo limuzyn do jeżdżenia, być może biorą przykład z polskiego rządu, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że w Polsce jest więcej rządowych limuzyn niż karetek pogotowia, taki bardzo ciekawy fakcik, który pokazuje, jakie są priorytety rządu. I oczywiście to nie chodzi tylko o obecny rząd, no bo to nie jest tak, że ten rząd kupił aż tyle limuzyn. Nie, wcześniejsze też kupowały. Tak, chociaż ten oczywiście też kupił chyba ostatnio za 25 milionów złotych limuzynki. No co za problem, prawda? Tutaj się jeździ, tutaj się lata. Ale wróćmy do pana, wróćmy do jego świątobliwości papieża Franciszka i Watykanu. Oprócz problemów, jak donosi właśnie Wall Street Journal, oprócz problemów z rozpasaniem finansowym jest również brak dyscypliny finansowej od strony pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwania pieniędzy. I tutaj The Wall Street Journal, a za nim Onet, zwraca uwagę na przykład, że Watykan ma problemy z uzyskiwaniem czynszu za wynajem swoich nieruchomości. Też mi się jakoś nie wydaje coś, że pozwolili tam mieszkać biednym bezdomnym za darmo, tylko raczej mi się coś tak wydaje, że na przykład tam jacyś bogaci ludzie mieszkają, jakieś instytucje się mieszczą i jakoś nie płacą. I tak się zastanawiam, czy może to mieć jakiś wpływ z korupcją, czy nie może. No nie chce mi się wierzyć, żeby mogło mieć wpływ z korupcją. Natomiast zwrócić uwagę należy na obiektywny fakt, że brak wpływu, znaczy obniżenie wpływów Watykanu, to również, i tu jest już moja ocena, moje przypuszczenia, leży po stronie wiernych.
którzy, jak zapewne wiecie, wszyscy, którzy chodzimy do kościoła i dajemy pieniądze na tacę, to składamy się między innymi na przepych w Watykanie i na bidę tamtejszych hierarchów, którzy mają tak strasznie dużo kasy, że uważają, że pieniądz to jest nie problem, nie stanowi problemu. Kościół jest instytucją hierarchiczną i po prostu, jak to się ładnie mówi, jest działkowanie się do góry. Proboszcz działkuje się wyżej, tam jest po drodze kuria i tak dalej. Jakiś procent od tego wszystkiego dostaje Watykan. I to jest bardzo prosta piłka. Im wierni mniej rzucają pieniędzy na tacę, tym mniej wszyscy po drodze tych pieniędzy mają, a na końcu mniej pieniędzy ma Watykan. Także wydaje mi się, że Watykan sam jest sobie winny takiej sytuacji, bo po prostu problemy po stronie dochodowej wynikają bardzo mocno z tego, jak się księża zachowują. Słuchajcie, po prostu ubywa wiernych. I to ubywa wiernych na dwa sposoby. Po pierwsze, ubywa wiernych fizycznie. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie za bycie katolikiem może spotkać się eksterminacja. Robiłem na ten temat vloga jeszcze chyba w 2012 czy w 2013 roku. Niestety nie możecie go obejrzeć, bo YouTube uznał go za szerzącego niebezpieczne treści i kazał mi go usunąć. Wtedy też groziła mi swoją drogą kasacja całego konta, bo oni, ja go robiłem tam mniej więcej 2012-2013, ale chyba tam dwa lata temu czy rok temu przyczepił się YouTube, właśnie były takie problemy, że właśnie grozili kasacją konta, mówili, że to zły vlog, kazali usunąć i to, że konto mam, to chyba tylko dzięki panu posłowi Dominikowi Tarczyńskiemu, który wtedy mi pomógł, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I tak trochę przy okazji może napomnę, że pan Dominik Tarczyński kandyduje w tym roku na posła i ja bym chciał, żeby on został posłem. Również z takiej prywatnej opcji, bo wtedy był jedynym posłem, który zdecydował mi się pomóc, a dzwoniłem do bardzo, bardzo wielu. I no, większość mnie olała, że się tak wyrażę, niektórzy bardzo, bardzo brutalnie, na przykład kazali mi zadzwonić za godzinę, potem wyłączali telefony. No, nie ukrywam, że dzwoniłem głównie do tak zwanych posłów wolnościowych i to było przykre, zwłaszcza, że niektórzy po tym, jak mnie brutalnie zlali, nie mieli potem wyrzutów sumienia, na przykład nagabywać mnie o to, żebym nagabywał moich widzów o to, żeby dawali im pieniądze na kampanię, także no, nieważne. Nieważne, nie mieszajmy mentalnie dwóch, że się tak wyrażę, systemów. Teraz mówimy o systemie ekonomicznym i o papieżu Franciszku, moi kochani. Także proste, no. Populacja chrześcijan w ogóle zmniejsza się i populacja katolików też się zmniejsza. Między innymi przez to, że no, po prostu niektórzy ludzie uważają, że katolicy powinni spotkać się z Bozią. I na przykład na terytorium Iraku katolików już praktycznie nie ma. Ostatnio czytałem artykuł na ten temat, że za tego złego i niedobrego Saddama Husajna było całkiem sporo katolików w Iraku i jakoś krzywda im się nie działa. On taki zły i niedobry był, ale dbało o to, żeby krzywda im się nie działa. Odkąd Amerykanie wprowadzili demokrację, to jakoś tak ładnie, a potem przestali kontrolować część terytorium tego Iraku, to katolików, w ogóle chrześcijan w Iraku już nie ma. Mam nadzieję, że przynajmniej części udało się uciec. No właśnie, także że to jest jeden powód, dla którego ilość katolików się zmniejsza, a drugi powód to to, że inni katolicy patrzą, widzą to i szlak ich trafia, jak głowa kościoła katolickiego, czyli właśnie papież Franciszek, przejmuje się dokładnie wszystkim, w tym losem tych ludzi, którzy ich wysyłają do Bozi, natomiast kompletnie nie interesuje się nimi. Słuchajcie, to jest chyba szósty czy siódmy rok pontyfikatu papieża Franciszka i jakoś ani razu nie usłyszałem, być może kiedyś mówił, tylko do mnie nie dotarło, może złe media, ale ja ani razu nie słyszałem, żeby papież Franciszek przejmował się losem chrześcijan w ogóle, a katolików w szczególe, którzy są eksterminowani za wiarę. Nie słyszałem. A naprawdę papież Franciszek
wydaje się wtrącać już dokładnie we wszystkie dziedziny światowej polityki i czyli geopolityki, jakie tylko mogą, i dba naprawdę już o wszystkich. Ja tylko czekam, aż zacznie nawoływać do wegaństwa, ale losem katolików w krajach, w których jest to po prostu niebezpieczne dla życia, jakoś się nie przejmuje. Także wydaje mi się, że duża część katolików, jak sobie na to patrzy, to ich szlak trafia, zwłaszcza, że... I to się oczywiście bardzo mocno przekłada na kasę, bo jedni, ci tacy powiedzmy mniej wierzący, no patrzą na to i stwierdzają, że sorry, ale ja się z takiej organizacji wypisuję, przynajmniej faktycznie, a nie formalnie. Ale wiesz, a kasa nie jest z tego, że ty jesteś katolikiem i jesteś na jakiejś liście, tylko kasa jest z tego, że dajesz pieniądze na tacę. Jak nie chodzisz do kościoła, na przykład uznałeś, że sorry, ale poczekasz na jakiegoś papieża, który bardziej dba o owieczki niż wilki, no to w tym momencie no nie chodzisz do kościoła, nie rzucasz na tacę, hajs się nie zgadza, nie? Do tego jeszcze papież Franciszek robił bardzo dużo, żeby wprowadzić w zakłopotanie takich bardzo ortodoksyjnych katolików, a pamiętajmy, że to ortodoksyjni katolicy są tymi, którzy są skłonni przeznaczyć na kościół bardzo duży procent swoich dochodów, a nierzadko też są to ludzie, którzy spore dochody mają, ze względu chociażby na swoją pracowitość, dochodzą do czegoś w życiu, mają kupę forsy i chętnie się z nią dzielą z kościołem. Natomiast ci ortodoksyjni katolicy bardzo źle reagują na zachowania papieża Franciszka, które zdaniem wielu uczonych kościoła, nie mnie, uczonych kościoła, no, ocierają się o herezję. No, serio. Były już takie artykuły, że iluś tam dostojników kościoła napisało list otwarty, że to co konkretne zachowania papieża Franciszka, że według nich to jest herezja. Wiecie, ja teologiem nie jestem, też się wypowiadał nie będę, ale też naprawdę bardzo dziwnie się poczułem, jak usłyszałem, że według papieża Franciszka na przykład nie ma piekła. To znaczy, słuchajcie, nie to, żebym był zwolennikiem piekła. Ja akurat jestem zwolennikiem nieba i to najlepiej jakiegoś takiego fajnego i to dla prawie wszystkich i w ogóle. No, niemniej jednak, powiedzmy, i też jako osoba, która sobie dużo czyta zarówno historii, jak i Pisma Świętego, to też zwracam uwagę, że jakby Jezus Chrystus to, jak chodził po ziemi, to głównie mówił o radości, że królestwo Ojca i w ogóle fajnie, a to straszenie piekłem to się tak później pojawiło, jak się Kościół katolicki ukonstytuował, przynajmniej w takiej, nazwijmy tak, nachalnej formie. I memento mori, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej to raczej była radosna taka bardziej religia. No, niemniej jednak było to takie naprawdę dziwne. Chociażby, a już na pewno było dziwne, jak padły takie zdania, z których wynikało, że w zasadzie można, nie ma znaczenia, jaką religię się wyznaje, że luz, nie? No i tutaj już tak było tak bardziej oczywistej sprzeczności z Pismem Świętym, bo Jezus mówił coś o wierze w Niego, wierze w Ojca i tak dalej, i tak dalej. I to tak średnio ma się na przykład do szintoizmu czy na przykład buddyzmu, żeby nie było, nie mam nic do szintoistów, nie mam nic do buddystów, wręcz przeciwnie, akurat buddystę jednego znam, bardzo sympatyczny człowiek, oczywiście zdaję sobie sprawę, co tam pan Cejrowski mówi o tych religiach, ale ja wbrew pozorom jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, także wiecie, no ja... Robią co chcą, tak? Dopóki mi nie robią krzywdy, nie robią krzywdy moim bliźnim, to co mnie do tego, tak? Ja nie jestem od nawracania. No, niemniej jednak dużo właśnie takich ortodoksyjnych katolików, jak widzi takie rzeczy, słyszy takie rzeczy, to się wkurza i oni do kościoła nie przestaną chodzić. Nie, to na pewno. Natomiast poziom wsparcia dla instytucji mogą ograniczyć. Mogą ograniczyć, moi kochani. No, jak się ich zbierze, to z tego może być bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No i efekt jest taki, że Watykan ma problemy z kasą. I tutaj ciekawostka jest taka, że
papież Franciszek, tutaj jest taki tytuł, taki cytat z tego Onetu. Franciszek zwrócił się na prędce do swojego doradcy z Rady Kardynałów z apelem, by poinformował szefów watykańskich urzędów o powadze sytuacji i by wezwał ich do rozwiązania problemu. Ale tu jest jeszcze jedno. Wall Street Journal przytacza list, jaki papież wystosował do jednego ze swych doradców, kardynała Reinharda Marxa z Niemiec. Napisał m.in. proszę o przestudiowanie wszystkich środków uznanych za konieczne, by ochronić ekonomiczną przyszłość stolicy apostolskiej i zapewnić, aby weszły one w życie możliwe najszybciej. Tutaj pojawiają się całkiem ciekawe spekulacje, co to może oznaczać. Ja od razu powiem tylko tyle, że to są tylko spekulacje, nie mamy żadnej pewności, że tak jest. Natomiast dużo ludzi spekulujących na ten temat zastanawia się, czy czasem papież Franciszek nie chciałby wprowadzić czegoś podobnego, co jest w Niemczech, tyle tylko, że jakby tak powiedzieć bezpośrednio, bezpośrednio i od razu do Watykanu. W Niemczech generalnie jest tak, że jeżeli jesteś wierzący, chcesz należeć do jakiejś organizacji religijnej, to musisz to zgłosić do odpowiedniego urzędu, a następnie jesteś opodatkowany na korzyść tej instytucji religijnej. Czyli na przykład jak jesteś katolikiem, to ci zabierają pieniądze z podatków i idzie to na kościół. I tutaj są właśnie takie, powiedziałbym, podobno są takie spekulacje, że być może papież Franciszek chciałby wprowadzić coś takiego w innych kościołach europejskich, że jak ktoś się deklaruje, że jest katolikiem, to ma płacić forsę. Jeszcze raz co miesiąc, czy tam co roku w ramach podatku jako procent od zarobków. I teraz tak, podkreślam jeszcze raz, że to są tylko i wyłącznie spekulacje. Niemniej jednak wydaje mi się, że nieprawdziwe. A jeśli są prawdziwe, to papież Franciszek się na tym przejedzie jak Zabłocki na mydle. Dlaczego? Słuchajcie, Polska jest jednym z najbardziej katolickich krajów Europy. Jednym z najbardziej. I nawet w Polsce, jak pojawiają się różne takie karteczki, różne takie informacje, z których wynika, że jakiś ksiądz w jakiejś konkretnej parafii chciał przycwaniaczyć i na przykład chciał wymusić na wiernych jakieś opłaty, albo chciał wymusić na wiernych comiesięczne składki, jakieś deklaracje i inne tego typu rzeczy. Mówiąc krótko, starał się w jakikolwiek inny sposób pozyskać pieniądze od wiernych niż co łaska, to nas Polaków trafia szlak. Więc wydaje mi się, że gdyby coś takiego było jeszcze zinstytucjonalizowane i nie szło na lokalnego proboszcza, tylko szło na Watykan, ten Watykan, który zachowuje się tak, jak zachowuje, to byłoby to zrobione na zasadzie masz się zapisać, jesteś katolikiem, płacisz, nie jesteś katolikiem, nie musisz płacić, to śmiem mieć wrażenie, że dużo ludzi by powiedziało, to w takim razie się wypisuje, mam to serdecznie gdzieś. I żeby było śmieszniej, zrobiliby to również ludzie głęboko wierzący, bo uznaliby, że jest to po prostu pazerność. A i tyle. I tak uważam, żeby było. Także ja osobiście życzę wszystkiego dobrego papieżowi Franciszkowi, życzę wszystkiego dobrego kościołowi katolickiemu. Natomiast przypominam, że każdy problem finansowy, każdy kraj, nawet stolica apostolska powinna rozwiązywać w taki sam sposób, czyli po pierwsze ograniczyć niepotrzebne wydatki, a naprawdę przepych Watykanu jest przeogromny, tam jest bardzo, bardzo dużo do wydatków do cięcia. Po drugie, trzeba zastanowić się nad zwiększeniem wpływów, ale zwiększenie wpływów nie powinno wiązać się z dodatkową fiskalizacją, czyli z dodatkowym nakładaniem obciążeń na już istniejących, tylko nad próbą pozyskania nowych wiernych, albo przynajmniej zatrzymania eksodusu wiernych, bo liczba katolików się kurczy. Można, że się tak wyrażę, osiągnąć poprzez, jakby to ładnie powiedzieć,
poprzez działania, które przyciągają do kościoła, a nie poprzez podlizywanie się tym, którzy i tak już do kościoła nie wstąpią. Bo to jest ten problem, ten błąd, który na przykład popełnił Patryk Jaki przed wyborami samorządowymi w zeszłym roku i dlaczego przegrał z panem Trzaskowskim pojedynek o prezydenturę w Warszawie już w pierwszej turze. Pan Jaki pod sam koniec był uprzejmy zrobić kilka ruchów, które miały zrobić z niego liberała. Tam różnych już, nie znęcajmy się nad panem Jakim, obecnie europosłem. Nieważne co tam było, ale tam były takie właśnie posunięcia, które były w stronę właśnie takich liberałów, wręcz neoliberałów, takich bardzo, bardzo bym powiedział ludzi, właśnie takich, którzy głosowali na pana Trzaskowskiego, nie? No i efekt był taki, bo zawsze wtedy jest taki efekt, że stracisz tych, których tamto odrzuca i oni na ciebie nie zagłosują, a ci, którym tamto się podoba, i tak na ciebie nie zagłosują, no bo nie będziesz bardziej, że się tak wyrażę, neoliberalny od pana Trzaskowskiego. Tak samo i tak nie przyciągniesz do kościoła ateistów, więc robienie rzeczy, które się na przykład podobają ateistom i neoliberałom, nie zwiększy populacji katolików, bo oni i tak nie zostaną ludźmi wierzącymi, natomiast ludzi wierzących może zrazić. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Aha, a wszystkim tym, którzy uważają, że papież jest nieomylny i papież jest prawie że święty i papież z definicji robi same dobre rzeczy, to przypomnę tylko jedno takie nazwisko. Borgia. Borgia. Poczytajcie sobie albo obejrzyjcie sobie jakieś filmiki o papieżu Borgi. Co papież Borgia wyczyniał? I po zapoznaniu się z jego sylwetką, wróćcie tutaj i napiszcie, że papież nie popełnia błędów. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!